Kurczę, już było tak ładnie, pięknie, słonecznie, ciepło, a znowu pogoda jest taka na dwa razy. No co zrobić, więc elo velo rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę to licznik rowerowy Sigma Ride 12.1 Evo. Urządzenie, które bardzo mnie zaskoczyło, a czy pozytywnie, czy negatywnie, to sami się później dowiecie. Będę starał się porównać ten licznik do Wahoo Roma V2 oraz Garmina Edge'a 540 czy też 840, bo jest to mniej więcej podobny budżet, czyli katalogowo 1700 zł, czyli niemało. Więc licznik zobaczymy, czy jest faktycznie z górnej półki i co on mniej więcej oferuje, jakie ma funkcje i jak mi się mniej więcej sprawdzał przez około miesiąc czasu użytkowania. W swoim życiu miałem już bardzo, bardzo dużo liczników. Tak jak większość pewnie zaczynała od zwykłych liczników, które po prostu pokazywały prędkość, dystans, jakiś tam czas. I to bardzo popularne liczniki pewnie Sigmy, bo jest to marka, która jest już bardzo długo na rynku i ma dobrej jakości liczniki takie podstawowe od, nie wiem, 50 zł do powiedzmy 300. Ja, jeżeli ktoś się rozkręca, no to chce mieć jakieś tam już statystyki, żeby móc sobie tam popatrzeć na Stravie czy na jakichś innych aplikacjach. Więc wstępnie pewnie korzysta z telefonu, ale po bardzo krótkim czasie zauważa, że no jednak korzystanie z telefonu może być delikatnie kurzające i zaczyna myśleć o jakimś liczniku, który zastąpi ten telefon. Czyli będzie miał najważniejszą funkcję GPS-u, by mogło rejestrować aktywność, no i wiele, wiele innych. Wiadomo, liczniki powiedzmy z GPS-em zaczynają się od jakichś 200-300 zł. Im więcej wydamy, tym mamy więcej bajerów. I teraz zobaczmy, i dzisiaj zobaczymy, czy licznik za prawie 2000 zł jest naprawdę wart tych pieniędzy. A jeszcze szybko do tego chcę dodać, że liczników testowałem naprawdę dużo. Zaczynałem chociażby od marki Lezyne i miałem model Super GPS i Mega X. Miałem prawie wszystkie: Wahoo, Bolt 1, Bolt 2, ROM 1, ROM 2, Bryton 750 i S500, nieszczęsny Melian M1, Garmin Edge 540, 1040 oraz w ostatnim czasie serię liczników IGS Sportu, które mi osobiście trochę przypasowały, bo są proste, nie są drogie. A zobaczymy dzisiaj, jak ten licznik się sprawdzi. Dobra, no to przejdźmy teraz tak, do odpalenia licznika. Szybko powiem mniej więcej, co ten licznik w sobie ma. Na pewno kolorowy wyświetlacz o szerokości, czy tam przekątnej 3 cale, dotykowy z kilkoma przyciskami i muszę dodać, że jeden z nich mi się tutaj już zdążył popsuć i czekam na informację od przedstawiciela, ale na szczęście można go obsługiwać nawet bez tego jednego przycisku. Bardzo proste w obsłudze. Tutaj przycisk górny uruchamia start, pauza i ewentualnie zmiana ekranów, więc zmianę ekranów na szczęście można też przeklikiwać normalnie palcem. Jeżeli chodzi o dotyk, jest on przyzwoity i ja osobiście nie lubię za bardzo urządzeń dotykowych, a szczególnie takich nawigacji. Uważam, że na przykład rozwiązanie w Wahoo jest dużo, dużo lepsze, ale no jest i powiem szczerze, że teraz na przykład na tą chwilę jakoś mi dużo nie sprawiło to problemów. Kwestia taka, że dzisiaj na przykład nie jest ciepło i przy 7 stopniach pewnie już niektórzy zakładają rękawiczki. Ja tych rękawiczek nie założyłem dzisiaj. Jakbym założył, no to już przeklikiwanie tutaj tych wszystkich opcji byłoby bardziej problematyczne. Same urządzenie waży 110 gramów. Jeżeli chodzi o mocowanie, no to ma zgodne ze standardem garminowskim, zresztą jak większość urządzeń. Po części fajnie, bo jak się miał jakiś starszy licznik, tańszy, mniej markowy, no to jeżeli chodzi o mocowanie, no to jak najbardziej pasuje tutaj od Garmina, a też jest dużo różnych uchwytów garminowskich itp., więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pod spodem jest ładowanie pod USB. O, fajnie, że jest wymienna tutaj ta gumeczka, w razie czego jakby coś się podziało, więc spoko. Przejdźmy szybko przez opcje. Od razu w lewym górnym bloku możemy sobie wybrać na przykład, jaki rower korzystamy. Różne ustawienia możemy sobie tutaj dać do każdego roweru. Możemy to wszystko sobie edytować. Funkcja play, czyli tutaj, żeby już sobie zacząć aktywność i tak, żeby to wyruszyć, to musimy jeszcze dodatkowo sobie kliknąć przycisk play. Trening rozpoczęty, zaraz będzie trening przerwany. Jeżeli chodzi o łapanie sygnału, to jest bardzo dosyć szybkie. Teraz mnie zastanawia jedna kwestia, jeżeli chodzi dokładnie to temperatura, bo tak jak powiedziałem wcześniej, że jest 7 stopni i to też mniej więcej pokazywało mi na termometrze w domu, i też pokazuję to w prognozie, ale na przykład ostatnio, nawet podczas ostatnich zawodów powiedziałem, że dobrze, że nie założyłem termoaktywnej, bo robi się dosyć ciepło i wydaje mi się, że jest 20 stopni. Spojrzałem na licznik, a temperaturę pokazywało mi 15 stopni i coś mi się już tak wstępnie nie zgadzało. I później przy jakimś tam kolejnej przejażdżce treningu patrzę na zewnątrz, że jest 13 stopni. W domu wychodzę na dwór, a licznik pokazuje, że jest 8, czyli 5 stopni różnicy, czyli coś podobnego jak w Wahoo. Też Wahoo mówi, że do 5 stopni może być różnica i że to jest normalne. Wydaje mi się, że to nie powinno być normalne, bo rozumiem 1, max 2 stopnie, ale nie 5. I dzisiaj dziwna sprawa, bo jest 7 stopni i też mniej więcej mi te 7 stopni pokazuje, chyba że jeszcze trzyma delikatnie temperaturę z domu i to będzie jeszcze sobie tam spadać i normalnie pewnie powinno pokazać 3-2 stopnie. Zobaczymy później. Tak, żeby powrócić sobie do tego menu, co byliśmy wcześniej, trzeba użyć tego samego przycisku, co się włącza. Nawigacja. I tu właśnie może przejdźmy do nawigacji, bo to jedna chyba z tutaj najbardziej fajnych opcji, najbardziej rozbudowanych w tym liczniku, bo w licznikach za tyle pieniędzy, no to bardzo tutaj powinno się kłaść duży nacisk właśnie na nawigowanie. I o, tutaj jest opcja Draw My Road, chyba dobrze mam, Draw My Road. Można sobie narysować trasę i powiem szczerze, że jeszcze tutaj z tego nie korzystałem, więc będę chciał zobaczyć, czy to faktycznie działa i jak to działa. Dobra, trasę, nie wiem, czy to muszę na przykład narysować. No co jest? O, dobra. No nie, to tak nie miało wyglądać. Dobra. No dobra, ta funkcja jest, ale jak widać, no, chciałem zrobić rundę, która normalnie ma 20 km i trzeba to odpowiednio oddalić i mi to nie wyszło. Nie wiem, albo może ze mną jest coś nie tak, albo to może ma wyglądać kompletnie inaczej. Przejdźmy do dalszych opcji. Fajnie, że jest nawigowanie z adresu i to mogę zapewnić, że działa przyzwoicie. Są punkty POI, jest mapa, które możemy sobie sprawdzić, przybliżyć i to jest naprawdę fajne, bo możemy sobie wybrać punkt na przykład na mapie, o, że chcę tutaj, wybierz, cyk i teraz będzie nam nawigować do tego punktu, czy chcesz usunąć aktualne punkty trasy albo tworzyć nową trasę, tak, więc tu nawigowanie jest na tyle rozbudowane, że możemy to zrobić na kilka sposobów. Można narysować, jeżeli Wam się uda. Można wybrać punkt, można wpisać adres. Można automatycznie pobierać trasy na przykład ze Strawy, a bądź z komuta, i żeby się przerzucały na przykład wstępnie do aplikacji Sigma Ride i później z tej aplikacji przerzucamy sobie tutaj do licznika. Albo ewentualnie możemy wgrywać oczywiście plik GPX. Z takich praktycznych rzeczy, no to jeżeli chodzi też o powiadomienia o skrętach, to ta opcja też tutaj jak najbardziej jest. Jest trochę dziwna, bo standardowo jak wybieramy trasę, to nie mamy od razu, że te powiadomienia są z automatu. Trzeba je jakby tam powiedzmy wstępnie zaakceptować i mamy do wyboru taki suwak, o ile chcemy, żeby nam pokazywało dokładnie tutaj te powiadomienia, ale musimy się liczyć z tym, że im będą bardziej dokładne, tym może nam troszeczkę przeedytować trasę, więc jeżeli to będzie trasa bardziej szosowa, to nawet jak damy na maksa, to raczej nie powinno być z tym problemu, ale jeżeli to będzie trasa gravelowa bądź MTB, im bardziej będziemy przesuwać, tym bardziej ta trasa może się nam zmodyfikować. I tak miałem na przykład ostatnio przy tym starcie GLG, gdzie wstępnie grałem trasę, wziąłem wskazówki na maksa i z trasy 67 km zrobiło mi się wstępnie na 75, więc musiałem przeedytować to na trzeci poziom z 5 dostępnych i dopiero przy tym trzecim pokazywało, że jest wszystko tak, jak powinno być, bo oczywiście macie podgląd i możecie zobaczyć faktycznie, czy ta trasa będzie odbiegała bardzo mocno od tej podstawowej, więc z takich rzeczy właśnie nawigujących. Licznik naprawdę jest w sam sobie prosty, jest opcja treningu, są opcje ustawienia, ma segmenty, to jest dużym plusem, aktywności, jakieś tutaj zapisane, o właśnie, rekordy. Zobaczmy sobie rekord. O, największa moc z 20 minut 357. No właśnie, to się nie myliłem, jak mówiłem ostatnio na filmie. Ma opcję segmentów i działa to oczywiście przyzwoicie. Żeby mieć segmenty, to trzeba mieć konto na Stravie i dodatkowo jeszcze opcję premium, czyli taki standard. Kiedyś to można było jakoś tam obchodzić, a teraz już nie ma chyba żadnych obejść. Ma połączenie oczywiście Bluetooth, AntyPlus i Wi-Fi. Łączy się z większą ilością czujników. Ja mam podłączony na przykład czujnik tętna. Mam podłączony miernik mocy z Impika i akurat tutaj działa to też bardzo przyzwoicie, nie zrywa połączenia, działa naprawdę bardzo, bardzo fajnie i szybko reaguje, więc naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to mam tutaj założoną folię oryginalną, taką błyszczącą, gdzie troszeczkę pogarsza na pewno jakość obrazu, ale powiem szczerze, że jest ona przyzwoita. W dzień jest, taki słoneczny dzień jest na pewno troszeczkę gorzej, ale widać, nie ma to problemu. Kwestia taka, że można z czasem tą folię sobie zamienić na monochromatyczną i będzie na pewno to dużo lepiej widoczne. Opcje są takie, że na przykład teraz jak dotknę, to przez 30 sekund mam podświetlenie, gdzie jest to lepiej widoczne. Można te podświetlenie mieć cały czas, gdzie widoczność na pewno wzrasta, co wiąże się z spadkiem baterii. I właśnie standardowo od samego początku miałem włączone podświetlenie cały czas i ta bateria nie wytrzymywała za długo, bo to było chyba jakieś 5-6 godzin. Teraz jak już mam podświetlenie ustawione tylko na 30 sekund, no to ta bateria trzyma dużo, dużo więcej i będzie gdzieś to tak w granicach 13-15 godzin, więc nawet przyzwoicie jak na tak rozbudowane urządzenie. Dobra, wejdźmy sobie do aktywności. Tu oczywiście mamy kilka pól danych, tak na przykład tutaj przewyższenia, jest opcja mapy, tu też w każdej chwili możemy sobie wejść i sprawdzić, gdzie na przykład nasza trasa gdzieś tam prowadzi, czy chcemy to jakoś zmodyfikować, czy nie. I tak naprawdę tylko i wyłącznie do tego się przydaje dotyk, bo powiem szczerze, że nie widzę jakichś innych lepszych zastosowań, jeżeli chodzi o opcje dotykowe. Jeżeli chodzi o mapę, to tutaj mogę od razu powiedzieć, że ona jest bardzo, bardzo rozbudowana i no fajnie to wygląda. Bardzo mnie to zaskoczyło, ale wygląda to bardzo fajnie. Pokazuje bardzo szczegółowo wszystkie jakieś tam dróżki, niedróżki, ale przyznam szczerze, że czasami na mapie widziałem już kilka dróżek, których w rzeczywistości na przykład nie było. Więc to też ciekawe, czemu to tak wygląda, ale nie, naprawdę jeżeli chodzi o mapę, to mnie tutaj bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyło. Jest ona czytelna, rozbudowana, powiadomienia przychodzą na czas, nie ma jakiejś niepewności, kiedy mniej więcej gdzie skręcić, więc naprawdę spoko. To, co mnie zaskoczyło, to to, że czasami jak robimy pauzę, to zrywa połączenie z czujnikami. Nie wiem, czy to jest normalne, ale wystarczy szybko sobie wejść tutaj w te opcje, synchronizuj czujniki i to trwa moment i zaraz te czujniki z powrotem będą połączone, więc to akurat nie jest problematyczne, ale pierwszy raz się troszeczkę zdziwiłem, jak zrobiłem postój i nagle patrzę, że nie pokazuje ani tętna, ani mocy. Różne funkcje możemy sobie wyłączyć tutaj w trakcie, czy na przykład segmenty, włączyć autopauzę, możemy zrobić kalibrację wysokości, automatyczne kalibracje, można pewnie ustawić z palca i powiadomienia. A propos powiadomień z telefonu, to na początku było to dla mnie trochę wkurzające, bo jeżeli na przykład mamy już kilka powiadomień, bo na przykład przyszło, nie wiem, ze Strawy, z YouTube'a, z jakiegoś mail, SMS, połączenie, i dochodziła jakaś kolejna powiadomka, to wszystkie te wcześniejsze na nowo jakby przeklikiwało, pokazywało tą nową. I żeby później to wszystko anulować, to trzeba było kilka razy klikać, powiedzmy ze 20 razy, żeby to wszystko wyczyścić. Dlatego ja wstępnie wyłączyłem tą opcję i jakiś czas temu była aktualizacja chyba, która to naprawiła, bo z powrotem włączyłem teraz te powiadomienia i nie ma z tym problemu. Jak po prostu przychodzi jedno powiadomienie, a mamy już, nie wiem, za 30 jakichś innych wcześniejszych nieodczytanych, to po prostu pokazuje to jedno powiadomienie, więc spoko. Możemy sobie też wybrać od razu podświetlenie. Akurat teraz jest wybrane automatyczne, ale możemy sobie na przykład ręcznie zmieniać. Jeszcze, no właśnie ja nie lubię dlatego ekranów dotykowych. Możemy sobie teraz przeklikać to też od dołu. O, i jeżeli chcemy szybko trafić do domu, to klikamy dom albo jakieś tam ostatnie cele i też to taka szybka opcja nawigowania. Dobra, sprawdźmy z ciekawości temperaturę. 5,8, no czyli troszeczkę jest zaniżona, ale nie tak bardzo jak było wcześniej. Zobaczę podczas jazdy, zjadę się jeszcze przejechać i będę chciał Wam powoli podsumowywać, jak to mniej więcej wygląda. Dobra, już mam odpowiedź. Jeżeli chodzi o temperaturę, wystarczyło kawałek przejechać i pokazuje już na przykład 3,5 stopnia, czyli pewnie gdzieś ma czujnik temperatury w takim miejscu, że jest bardzo dobre chłodzenie i na postoju powiedzmy pokazuje w miarę przyzwolenie tą temperaturę, a wystarczy ruszyć i ta temperatura automatycznie spada. Dobra, zacznijmy jeszcze od początku. W ogóle dlaczego to urządzenie chciałem przetestować, bo tak jak już wspomniałem, dużo już w swoim życiu miałem tego typu zabawek i jak na początku te licznika zaczęła produkować urządzenia GPS, to wiedziałem, że one tam jakoś nie robiły szału i nigdy jakoś tak nie brałem ich osobiście pod uwagę, ale coraz częściej zaczęliście pisać w komentarzach, że słuchaj Welo, przetestuj Sigmę 12.1, jest godna uwagi i tak stwierdziłem, czemu nie. Napisałem do hurtowni, która akurat w ostatnim czasie nam te liczne Sigma dostarcza. Tam został przekazany mail do polskiej dystrybucji i polska dystrybucja się zgodziła, aby użyczyć mi właśnie urządzenie na testy, dlatego ten materiał oznaczam jako sponsorowany, bo dostałem go za darmo na określony okres do testów. Na samym początku byłem trochę podjarany tym licznikiem, bo jak przeczytałem sobie specyfikację, to wydawało mi się, że jest on idealny. Chociaż nie wiem, jak czytałem tą specyfikację, bo nie zauważyłem, żeby tam był informacji, że jest wyświetlacz dotykowy, a to już nie jest dla mnie idealne rozwiązanie, ale wszystkie funkcje, wszystko ma, porównując do liczników Wahoo czy Garmina, a sami wiecie ostatnio, że no, Garmin mi osobiście do gustu nie przypadł. Wahoo, byłem bardzo długo zwolennikiem Wahoo przy modelach V1, przy modelach Bolt V1 i ROM V1, ale w momencie, kiedy Wahoo chciało się zacząć rozwijać, to przestało skupiać się na jakichś podstawowych opcjach, między innymi na przykład na dokładności GPS, czy też na prowadzeniu po śladzie. No ale to, kto ogląda mój kanał, ten wie mniej więcej o co chodzi. No i pytanie, czy ten licznik jest faktycznie taki idealny, jak mi się wydawało na początku. Nie jest, bo powiem szczerze, że po prostu ma kilka opcji, które mi się na początku nie mogłem ich rozgryźć, a chociażby blokada ekranu. Szukałem informacji w instrukcji obsługi, jak to zrobić i powiem szczerze, że z użytkownikiem Sigmy ROX, który już ma od dłuższego czasu ją, musieliśmy wspólnie poszukać, gdzie to faktycznie jest, bo nie spodziewałem się, że to jest takie rozwiązanie. Wydawało mi się, że wystarczy przytrzymać jakiś przycisk na chwilę i sama się zablokuje, a to nie trzeba, faktycznie trzeba przytrzymać, ale jeszcze dodatkowo kliknąć, że zablokuj czy odblokuj. Może być to trochę problematyczne, jeżeli ma się już założone jakieś rękawiczki, wtedy może to nie być takie przyjemne i łatwe, a szczególnie gdy już zacznie na przykład padać deszcz. No i miałem okazję właśnie już się przejechać z tym licznikiem w deszczu i no powiem tak, no bywa różnie, jak pojawi się jakieś błotko, coś, no to wtedy ten ekran może skakać, może Wam przełączyć te ekrany, mogą się dziać różne kwiatki, więc dlatego nie lubię rozwiązania dotyku, ale jeżeli jest jakaś ładna pogoda, no to tutaj jakoś nie sprawia mi najmniejszych problemów. Nie licząc tego małego fuck-upu z tym przyciskiem, to powiem szczerze, że jakoś się na tym liczniku nie zawiodłem. Zaryzykowałem i wziąłem udział w zawodach na nim i byłem bardzo, bardzo zadowolony, bo nawigowanie naprawdę było na bardzo dobrym poziomie. Chłopaki, którzy przyjechali przede mną, tam nawet mówili, że chyba z 5 razy Garminy im pokazywały coś źle trasę, a tutaj ani razu. Naprawdę bajka, jeżeli pod tym względem. Nawigowanie jest bardzo fajnie rozbudowane, więc jeżeli ktoś się nad tym bardzo skupia, to myślę, że może brać to urządzenie pod uwagę. Działa przyzwoicie, nie wiesza się, nie zamula. Samo urządzenie jest bardzo proste, intuicyjne. Nie trzeba za bardzo czytać instrukcji obsługi. Tam w instrukcji obsługi czytałem, żeby nie było, czytałem. Wszystko też jest prosto opisane. Nie liczę z tego, jak zablokować ekran. Licznik ma cały czas wsparcie, co jakiś czas wychodzą aktualizacje. Przez miesiąc czasu tym razem była jedna, ale nie jest to też licznik najnowszy. Już jest trochę na rynku i myślę, że cały czas aktualizacje co jakiś czas się pojawiają. Kompatybilny z większą ilością urządzeń po protokole Bluetooth i ANT+, czy z pomiarami, czy z rowerami elektrycznymi. Chyba z tego co wiem, no to nie jest kompatybilny jedyny z Boschem, ale wszystkie inne raczej powinno być ok. Połączenie z radarami. Jedynie chyba też nie ma, tak jak większość urządzeń, połączenia z lampką Bontrager. Ale chyba nawet Wahoo ostatnio miało aktualizację i chyba to połączenie w końcu tam się pojawiło. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach, bo licznik jest tak rozbudowany, że jeżeli miałbym omawiać każdą pojedynczą opcję, to ten film bym musiał trwać chyba z godzinę. Jest bardzo rozbudowany, a przy okazji jest on prosty. To ja sobie osobiście cenię, bo Garmin jest bardzo rozbudowany, ale nie jest prosty. Mimo że już jest bardzo długo na rynku, to cały czas pojawiają się tam jakieś błędy, na przykład z przeliczaniem trasy. Tu przeliczanie trasy na przykład działa przyzwoicie. Nie działa to idealnie, ale też powiem Wam szczerze, że zawsze musicie mieć własne myślenie. Nie możecie polegać tylko i wyłącznie na urządzeniu, bo ono ma tylko Wam wspomóc ewentualnie nawigowanie, ale no nie jest w stanie być na tyle idealne, że za każdym razem trafi w Wasze gusta i poprowadzi Wam trasę tak, jak Wy byście tego chcieli, ale naprawdę tu mnie nawigowanie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Jeżeli się zjedzie z trasy, no to bardzo szybko reaguje i pokazuje, że jesteś poza trasą, albo jeżeli odbiegasz od trasy, no to stara się Ciebie zawrócić. Ewentualnie jak już jesteś gdzieś tam w miarę blisko, no to przelicza trasę tak, żebyś wrócił na nią z powrotem. Więc spoko. Naprawdę tutaj pod tym względem jestem bardzo pozytywnie zadowolony. Za bardzo się nie zawiodłem. Miałem dosyć duże oczekiwania i już się bałem, że się zniesmaczę, ale nie. Jeżeli miałbym wybrać teraz, po moich tutaj doświadczeniach, Wahoo Roma V2 bądź Garmina Edge'a 540 czy 840, bo to są bardzo do siebie liczniki zbliżone, tylko że 840 ma opcję dotykową, tak jak to urządzenie, to chyba śmiało wybrałbym tą Sigmę. Nigdy bym nie powiedział, że będę jakoś pozytywnie nastawiony do Sigmy, bo wiem, że poprzez przednie lata, że raczej te liczniki jakiegoś szału nie robiły, a tutaj się mile zaskoczyłem i szczerze będzie mi żal ten licznik zwrócić, bo naprawdę mógłby z nim jeździć. Trochę ten minus z tym przyciskiem, który się właśnie naprawił. Dziwna sprawa, bo on był taki zblokowany, więc nie wiem, czy może coś się tam w środku dostało, ale teraz on działa. Ale nie działa, naprawdę, uwierzcie mi. Nie ściemniam. Napisałem do przedstawiciela maila, jeszcze nie dostałem odpowiedzi. Tak się składa, że akurat jadę do domu montować film i dostałem odpowiedź od przedstawiciela odnośnie tego problemu z przyciskiem. Temat akurat jest znany. Niestety jakaś tam powstała zła mieszanka polimerów i wyszła jakaś partia delikatnie wadliwych tych urządzeń, ale są one wyłapywane i wymieniane oczywiście na prawidłowe, więc wszystko gwarancyjnie będzie uznawane jak należy. Widzicie, jak Sigma miło zaskakuje, może się popsuć i później się może sama naprawić. Jeżeli ktoś jest już użytkownikiem Sigmy, to oczywiście piszcie w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia. Czy blokują się Wam czasami przyciski, czy nie, czy ewentualnie się zawiedliście w jakiś sposób. Więc naprawdę fajne urządzenie i powiem szczerze, że wart tych pieniędzy, jeżeli biorąc poprawkę na to, ile kosztuje Wahoo i Garmin, bo są to na rynku urządzenia powiedzmy takie przodujące. Jeżeli ktoś chce wydać trochę kasy, no to głównie się zastanawia Garmin czy Wahoo, a jednak są liczniki Sigmy, które są też naprawdę fajne, a według mnie nawet lepsze, bo mają wszystkie opcje, co te dwa urządzenia, są proste i nie są jakoś mega problematyczne. Możecie zapytać, dlaczego nie porównałem tego z licznikiem IGP Sporta, no bo no jednak licznik IGP Sport no to jest dużo tańszy, bo IGS 630 zwykły kosztuje wstępnie 1000 zł, ale możecie wyrwać go taniej. IGS 630 kosztuje 1250, więc to jest jednak prawie jeszcze 500 w różnicy, więc trochę tutaj tego jeszcze brakuje, ale z tego co wiem, chyba będzie coś nowego. Zobaczymy. No cóż, no to tyle. Bardzo się cieszę, że mogłem przetestować ten licznik, więc dziękuję Sigma Polska za udostępnienie tego licznika i za Wasze komentarze tak naprawdę, bo gdyby nie Wasze komentarze, nie zmotywowałyby mnie do tego, żeby odezwać się i mieć ten licznik do testów. Mam delikatny teraz mętlik w głowie, czy w jakiejś tam przyszłości nie nabyć po prostu tego licznika. Zobaczymy. Czas pokaże, czy w najbliższym czasie pokaże się coś nowego, fajnego i pomyśli, bo do Garmina już na pewno nigdy nie wrócę. Do Wahoo jakby może wydało jakieś V3 z naprawdę mega fajnymi ulepszeniami, no to spoko. Jeżeli chodzi o V2, to na razie o tym nawet nie myślę. Ostatnio były jakieś tam aktualizacje, które no powiedzmy dla niektórych to zrobiło wow, ale nie dla mnie, bo wprowadzili tryb na przykład dzień-noc. Super, świetna opcja. Tutaj też oczywiście taki tryb też jest, jakbyście chcieli, nie? Jeżeli chodzi o dokładność, czyli przewyższenia i pokazywanie prędkości, też działa to przyzwoicie. Start-stop też działa super, bardzo szybko. Nie mam się za bardzo do czego przyczepić. Jakbym chciał, to nie mam się do czego mocno przyczepić. Są jakieś drobne niuanse, do których czasami się po prostu trzeba przyzwyczaić, no bo to też... Jeżeli kiedyś jeździłem powiedzmy ze 2 lata praktycznie na Wahoo, no to też już mam jakieś swoje przyzwyczajenia, ale naprawdę... Mega. Fajne urządzonko. Dobra, lecę. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie, a jak nie, to do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.